TVG9, Koneczny, a Huntington. Chciałbym porównać no, teorię cywilizacji tych dwóch panów. Niektórzy uważają, że Huntington rozwinął teorię Konecznego, uspółcześnił. Niektórzy uważają, że dokonał wręcz plagiatu. Moim zdaniem on ani nie rozwinął teorii Konecznego, ani nie dokonał plagiatu. Huntington po prostu stworzył karykaturę teorii cywilizacji Konecznego. No przede wszystkim on wyszedł z założenia, że dzisiaj nie będą ze sobą walczyć państwa, tylko będą walczyć ze sobą cywilizacje, że będzie jakaś taka globalna wojna między cywilizacjami, których tam naliczył 8, w tym no, 3 takie główne, oparte na religiach, czyli zachodnia, oparta na krajach luterańskich i katolickich historycznie, no, prawosławna i islamska. No jeszcze 5 pozostałych tam wymienił. No i te cywilizacje mają no, z natury ze sobą walczyć. Koneczny mówił również o walce cywilizacji, o pewnym rodzaju zderzenia, ale mówił o tym, że dokonuje on się na styku tych cywilizacji, a prawdziwa walka między cywilizacjami odbywa się tam, gdzie cywilizacje są ze sobą wymieszane. Wymieszane na jednym terytorium. Wówczas dochodzi rzeczywiście do walki między cywilizacjami i na danym terytorium zostaje albo jedna cywilizacja, albo dochodzi do stanu acywilizacyjnego, gdzie no z tej walki po prostu pozostają różne elementy z różnych cywilizacji, które są jedynie połączone mechanicznie, nie wytwarza się z nich żadna synteza. Natomiast wcale cywilizacje nie muszą być wrogie z sobie, wbrew temu co mówił Huntington. Wcześniej Koneczny podawał wiele przykładów w pozytywnej współpracy państw różnych cywilizacji, chociażby Polski i Serbii na przykład. Oczywiście, gdy te kraje różnych cywilizacji są od siebie albo oddalone, albo jest wytyczona jakaś no, bardzo, bardzo konkretna granica między nimi. No poza tym, jak już mówiłem wcześniej, u Huntingtona wszystko, ten podział cywilizacyjny praktycznie został oparty na religii. Czyli kraje historycznie protestanckie i katolickie to cywilizacja zachodnia, cywilizacja prawosławna no to kraje prawosławne i cywilizacja islamska, kraje islamskie. Natomiast co mówi Koneczny? Koneczny przyznaje duży wpływ religii na cywilizację i odwrotnie, jednak twierdzi, że to są w ogóle odrębne tematy. Może po prostu przeczytam wypowiedź Konecznego w jego książce o wielości cywilizacji. Gdyby religia była zarazem cywilizacją, byłoby cywilizacji tyle, ile religii. Historia zaś wykazuje, jako pewna religia może rozciągać się na rozmaite cywilizacje, będąc uniwersalną. I przeciwnie, pewna cywilizacja może mieścić w sobie wyznawców rozmaitych religii. Wyrażenia cywilizacja chrześcijańska, muzułmańska, buddyjska są prostymi zwrotami języka potocznego, lecz wobec nauki pozbawione są znaczenia. Podobnież jak wyrażenia cywilizacja europejska. Jest ich w Europie 4. Nie według religii układają się cywilizacje, ale to nie ulega wątpliwości,
że religia stanowi wszędzie najważniejszą część cywilizacji, ponieważ wywiera ogromny wpływ na pojęcia abstrakcyjne. Także Konieczny przyznaje wzajemny wpływ na siebie religii i cywilizacji. Przyznaje, że religie wpływały na tworzenie się cywilizacji, ale jednak rozgranicza jedno i drugie. A najważniejszym podsumowaniem, chociaż no, Huntington swoją książkę Clash of Civilization, czyli Zderzenie Cywilizacji, napisał no, już długo po śmierci Koniecznego, ale można jego teorię takim jednym zdaniem z książki, z teorii Koniecznego, z książki właśnie o wielości cywilizacji podsumować. Gdyby religia była za jedno z cywilizacją, musiałby kacap z tulskiej guberni być nam cywilizacyjnie bliższym od Kalwina Wileńskiego. No nic dodać, nic ująć. Także jeśli ktoś chciałby się zająć teorią cywilizacji, no to raczej odsyłam do naszego Koniecznego niż Huntingtona. No niestety Konieczny jest strasznie trudny. Nie dość, że pisze tym archaicznym językiem, to nawet no, w niektórych wydaniach ten język jest uwcześniony, a i tak jest bardzo trudny. Także może trzeba go jakoś uprościć. I ja to próbuję robić właśnie w TVG9, w tych moich filmikach. No jednak uprościć nie znaczy prymitywizować. Natomiast Samuel Huntington po prostu sprymityzował teorię cywilizacji Koniecznego i no, zrobił z tego taką, powiedzmy sobie szczerze, karykaturę.